Leszek Kulik, trener CrossFight Radom. Jesteśmy dzisiaj już po gali Babylon MMA. Dwie rzeczy ważne. Przegrana przede wszystkim Marcina Skrzeka i to jest ta zła wiadomość. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że Daniel Rutkowski z waszego klubu będzie walczył, będzie bronił pasa z Dawidem Śmiałowskim. Krótka jakby twoja ocena tej sytuacji. Dobry wieczór, witam wszystkich. No, co do Marcina, no to byliśmy zdecydowanym faworytem w tej walce. No niestety Marcinowi zamiast tryb walki włączył się tryb zabójstwa. Po prostu odpalił za mocno na początku, spinał się niepotrzebnie. On jest takim zawodnikiem, że ma bardzo dużo argumentów w walce, potrafi bardzo dobrze pracować na nogach, potrafi bardzo dobrze bronić zapasów. Tutaj no niestety nie zagrała głowa, no co, to po takiej walce ciężko cokolwiek tak naprawdę powiedzieć, poza tym, że po prostu musimy bardziej pracować nad spokojem w walce. No już byliśmy na dwóch takich fajnych walkach, udało mi się tą Marcina głowę jakby troszkę poskromić, tą taką żądzę krwi, no a teraz niestety, no, widać było, przygotowany był rewelacyjnie, najlepiej moim zdaniem z wszystkich walk do tej pory, no ale wiadomo, jak jest wydolność zrobiona i tak super, to jak się zepniemy, to i takiej nie mamy. No i tak było. No niestety. Leszku, a jeśli chodzi o Daniela Rutkowskiego, walce ze Śmiałowskim, który no w tej chwili jest teardown nawet gdzieś tam widzę i dobry występ Śmiałowskiego w tej chwili po tym, co się stało z Gutowskim. Jak ty oceniasz jego szanse w walce z Rutkowskim? Znaczy ja może powiem tak, tak jak patrzę teraz na walkę no, dwóch pretendentów, to nie wydaje mi się, żeby to był dobry występ Śmiałowskiego, tylko po prostu dobre zakończenie jest tej walki. Bo moim zdaniem przeważającą stroną był Gutowski. On tak to bywa, tak, że technika wchodzi, wiadomo, on ma taki długi zasięg, że myślę, że Gutowski nie, w ogóle nie sądził, że może dostać na takim zasięgu. Tak, no dostał, no wykorzystał swoją szansę, chylimy czoła przed nim, no i liczymy na to, że będzie naprawdę dawał mocny opór Danielowi. Tam jeszcze kilka mocnych ciosów spadło też, bo zdążył Śmiałowski, więc to nie jest tak, że on tylko jedno kopnięcie, ale potrafi też doskoczyć i agresywnie skończyć. Tak, jak widać ma czutkę do nokautu, widzi wszystko, prawda, widzi, kontroluje przebieg walki, bo zobaczył, że technika weszła, wyczuł krew, tak poszedł za tym, no i naprawdę fajnie to wygląda. Już któryś raz z rzędu widać, że naprawdę potrafi efektownie kończyć walki. Leszku, jeszcze zapytam, ostatni... To nie będzie to chyba fopa, ale występ Wandalka i jego przegrana z Kubą Postem, bo też trenujesz zawodników, którzy walczą w organizacjach fejmowych i Wandalek jest jednym z takich zawodników. Jak byś ocenił w ogóle jego występ? Bo dużo też głosów było, że on nie przegrał tej walki, że ta walka była bardzo wyrównana i mogła pójść w dwie strony. Jaka jest twoja ocena tej walki? Ja Mikołaja trenuję jakiś czas już, tak? To jest bardzo fajny młody chłopak, który szybko się uczy i no nie pokazał w walce tego, co potrafi. No też wiadomo, to jest specyficzna sytuacja, bo zawodnik, który nie ma, ma zero doświadczenia w jakichkolwiek sportach, idzie i walczy na gali. To jest bardzo duży stres dla zawodnika, tak? Dla takiego Mikołaja. Ta walka mogła iść w jedną, w drugą stronę. Szczerze, trzeba pracować dalej, będzie lepiej, tak? To jest fajny młody chłopak, dlatego też zdecydowałem się mu pomagać, chociaż to nie jest, wiadomo, to jest gala bardziej frykowa, tak? Też z własnej ciekawości też fajnie było zobaczyć to, jak to wygląda od środka wszystko, ale no kolejna walka z tego co wiem jest zaplanowana dla Mikołaja, no i normalnie będziemy trenować. Mam nadzieję, że też on no, jest młodym zawodnikiem, bo ma dopiero świeżo 18 lat, także jak wykona to, co robi na treningu i to pokaże to, co on robi na treningu, to naprawdę będzie fajnie. Naprawdę będzie fajnie. No co, dziękuję dzisiaj za wywiad i czekamy na kolejne wydarzenia. Dziękuję bardzo. Leszek Kulik, dzięki.